Na ekranie widzimy czołówkę audycji. Kolorowe, animowane motywy w stylu ludowym. Drzewa, kwiaty, pawie pióra oraz tytuł. Młodzi zdolni Małopolanie. Zbliżenie na poruszające się młoteczki fortepianu podczas gry. Muzyka jest dla mnie językiem wyrażania swojego wewnętrznego świata, moich przeżyć, emocji, myśli. Długowłosa dziewczyna gra na fortepianie. Kończy grę i zwraca się do kamery. Cześć, mam na imię Jadzia i jestem stypendystką województwa małopolskiego. Zdjęcie Jadzi grającej na skrzypcach na koncercie. Gdy miałam 5 lat, to rodzice zapisali mnie do nowo utworzonej szkoły muzycznej w Domosławicach na skrzypce. Początki były ciężkie. I potem poszłam na dodatkowe pianino. Bardzo spodobała mi się technika gry na fortepianie i już zaczęłam kontynuować naukę na fortepianie. Teraz jestem w drugim stopniu na tym instrumencie. Widok rąk Jadzi i jej samej grającej na czarnym fortepianie. Kamera odjeżdża, pokazując ją w dużej, pustej sali ćwiczeń. Często miałam jakieś upadki, chciałam się wypisać ze szkoły muzycznej nieraz, ponieważ mnie denerwowało to, że nie miałam tyle wolnego czasu, co inni ze zwykłej szkoły. Ale jednak czułam, że muzyka to jest coś dla mnie, coś, co właśnie mnie wyraża. Mogę wyrażać swój wewnętrzny świat, swoje myśli i to było dla mnie ważne. Kamera objeżdża grającą Jadzie. Pracuję z Jadzią od 3 lat. Poznałam Jadzię troszeczkę wcześniej na warsztatach w Szkole Muzycznej w Domosławicach. Od razu zwróciła moją uwagę swoją niezwykłą dojrzałością i taką muzyczną wyrazistością. Jadzia idzie ulicą, wchodzi do szkoły muzycznej, idzie korytarzem, wchodzi do sali ćwiczeń. Siada, zasłania dłonią obiektyw kamery. Gdy zabiera dłoń, siedzi elegancko ubrana przy fortepianie i zaczyna grać. Jadzia jest bardzo pilną osobą, bardzo skuteczną w ćwiczeniu, ale też przede wszystkim każda interpretacja jest wyrazista. Ona nie gra pustych nut, mówi zawsze o czymś, a jest wręcz, powiedziałabym, magnetyczna na scenie i chętnie ludzie ją słuchają, także myślę, że na scenicznie jest po prostu bardzo wyrazista i atrakcyjna. Widok Jadzi grającej ekspresyjnie na fortepianie. Gdy zaczęłam grać na fortepianie, to tak spodobała mi się technika tego instrumentu, że zaczęłam jeździć na konkursy pianistyczne i zaczęłam na nich odnosić sukcesy. Jadzia w eleganckim stroju gra na fortepianie w szkole w Domosławicach. Kiedy udaje się na konkursie coś zdobyć, to wtedy radość jest na pewno bardzo duża i to jest też bardzo motywujące do tego, żeby jeździć na kolejne konkursy i żeby się dalej rozwijać. Jadzia jest laureatką wielu konkursów o randze krajowej i międzynarodowej. Występowała też w Filharmonii Krakowskiej. Dzięki temu również właśnie może zostać laureatką wielu stypendiów, również Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Także myślę, że ona tutaj jest reprezentantką naszej szkoły na bardzo wysokim poziomie i jesteśmy z niej bardzo dumni. Jadzia idzie ulicą, uśmiechając się do kamery. Poza muzyką lubię też bardzo czytać, kiedy mam trochę wolnego czasu dla siebie, to biorę książki i po prostu czytam. Jadzia biegnie przez jesienny park. Zbiera liście i radośnie rzuca je w stronę kamery. Jadzia siedzi na miejskim placu i czyta nuty. Gdy okazało się, że przyznano mi stypendium, bardzo się ucieszyłam, ponieważ finanse, które dostałam ze stypendium, mogłam przeznaczyć na kursy pianistyczne. Uśmiechnięta Jadzia spaceruje po krakowskim rynku niedaleko kościoła Świętego Wojciecha. Chciałabym pojechać na konkurs chopinowski, chociaż wiem, z jakim stresem się to wiąże, więc jeszcze się nad tym zastanawiam. Mówi Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać najlepszym w regionie. Lista realizatorów pojawiająca się obok małego okna z postacią Jadzi siedzącej na parapecie okna i grającej na skrzypcach. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego. Produkcja Telewizja Polska S.A.